Cześć, dzisiaj kolejny hit sprzedażowy, czyli Audi A6 C6 po liftingu, dwulitrowy dieselek, 135 koni z dowodu, ale jak ktoś śledzi Instagrama, napisałem, że 170, bo myślę, że tutaj ktoś rzucił oryginalny program na 175 koni, bo to auto naprawdę jeździ dużo lepiej niż 135 PS-ów. Co do samochodu, auto jest bezwypadkowe, zmierzyłem je miernikiem rakieru. Tylko jeden błotnik ma podwójną warstwę. Jak wspominałem, chyba 204 tysiące przebiegu, bardzo mały przebieg tego diesla. Serwisowany jest do końca, jest cały plik faktur, ale to wam rzucę później na koniec, bo po prostu, żeby tutaj filmu dookoła nie zaśmiecać. Z wyposażenia macie elektryczny chowany hak fabryczny, czujniki parkowania, z tyłu światła LED. I to, co ja bardzo lubię, czyli czujnik zmierzchu i czujnik deszczu. Bardzo się to przydaje na przejeżdżaniu po autostradzie, w jakichś tam innych miejscach. Myślę, że z wyglądu wizualnego to chyba na tyle. Zaraz będę wam tutaj dogrywał jeszcze wnętrze pojazdu, bo też jest bardzo przyjemne. No i tutaj macie to obiecane wnętrze. Pokażę wam, jak wygląda kierownica. Fotel jest bardzo ładnie, tak samo jak przyciski, zero zużycia, gałka zmiany biegów. Zrzucimy zbliżenie na kierownicę, nigdzie nie jest powycierana. No, troszeczkę jest może za ciemno, ale to podkreślimy na zbliżeniu. A co do wyposażenia, pakiet zimowy, o którym wcześniej nie wspominałem, czyli podgrzewane lusterka, podgrzewane fotele oraz spryskiwacze reflektorów. I jeszcze mamy tak, oczywiście tempomat, bardzo ważna rzecz przy jeździe na autostradzie. Przyciski przy kierownicy, ten fajniejszy wyświetlacz środkowy MMI 3, jest zmieniarka na płyty oraz na dwie karty SD. I z technicznych spraw na wcześniejszym filmiku nie wspominałem, w 2020 miał zrobione 4 tarcze razem z klockami firmy ATE. Tarcze są w bardzo dobrym stanie, zero rantu, zero zużycia praktycznie. No, w sumie auto zrobiło bardzo mało kilometrów. I oczywiście jest też faktura na wymianę rozrządu przy 193 tysiącach, więc przyszły nabywca może jeszcze nakręcić mnóstwo kilometrów, około 100 tysięcy, bo te auta mają bardzo długi interwał wymiany. No i myślę, że to by było na tyle w takim przypadku. Jeżeli chcecie to auto kupić, możecie wbić na mavkar.otomoto.pl lub też poszukać sobie go na Instagramie, bo tam też będzie wrzucony, jest to mavkar.auta. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie na YouTubie, na maila lub na te wcześniejsze strony, które wam wymieniałem. Trzymajcie się, hej!